Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Lokalne, świeże i smaczne warzywa, owoce, wędliny, jajka czy miód prosto od rolnika. Tłumy łodzian odwiedziły dwa nowo otwarte ryneczki: Marszałkowski przy ulicy Drewnowskiej 75 i Wojewódzki przy ulicy Pabianickiej 245. Inicjatywa powstała dzięki zaangażowaniu marszałka Grzegorza Schreibera i wpisuje się w politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oba ryneczki będą otwarte w każdą sobotę. Przy ulicy Drewnowskiej 75 w godzinach od 8 do 14, przy ulicy Pabianickiej 245 w godzinach od 10 do 15. Zapraszamy do rejestracji. Przypominamy, że na rolników czekają bezpłatne miejsca handlowe. 10 zestawów walizek edukacyjnych, a w nich atrapy substancji psychoaktywnych oraz przedmioty służące do ich zażywania, przechowywania oraz ukrywania. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazał wojewódzkiej policji. Będą one wykorzystywane do tego, by służby mundurowe, w tym przypadku funkcjonariusze policji, mogli jeszcze skuteczniej prowadzić działania zarówno prewencyjne, jak i profilaktyczne na poziomie przestrzeni oddziaływania społecznego. Blisko 70 specjalistów z Polski i z zagranicy wzięło udział w 10. Kongresie Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej w Łodzi. W spotkaniu uczestniczył Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Na terenie łódzkiego ośrodkiem, który specjalizuje się w terapii onkologicznej, jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Kopernika w Łodzi. Od 2017 roku na wyposażeniu zakładu teleradioterapii jest 6 akceleratorów, 5 wysokoenergetycznych i 1 niskoenergetyczny, wartości blisko 50 milionów. Złotych. Ich zakup wspomógł Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wzajemne wsparcie finansowe w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych to główny cel Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego Pomagamy. Na pierwszym walnym zebraniu przedstawiciele 40 samorządów wybrali skład 5-osobowego zarządu. Funkcję prezesa powierzono Mateuszowi Barwaśnemu, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Łaskiego. Chcemy działać szybko, chcemy działać sprawnie, niezależnie od tego, z jakich tutaj przyszliśmy dróg. Koncerty, warsztaty, konkursy i wystawy to tylko część atrakcji w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to czas, kiedy można uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków z funduszy i zrealizowanych projektów, ale to także konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie krótkiego, ciekawego i innowacyjnego filmiku o funduszach europejskich, na przykład w postaci flashmoba. Nagrody główne to wyposażenie dla szkoły o wartości 7 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 5 tysięcy złotych za drugie miejsce i 3 tysięcy złotych za trzecie miejsce. Będą też nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących zwycięskie filmiki.